Lato z zapasami, jak co roku organizujemy. Co roku mamy niespodziankę. W tym roku mamy dwóch piłkarzy z sekcji GKS-u Katowice, Ekstraklasy. Jesteśmy z tego zadowoleni. W tym roku naprawdę frekwencja nam dopisuje. Mamy nadzieję, że ferie z zapasami również będzie tak samo i będzie taka frekwencja. Każda taka aktywność w naszym mieście jest naprawdę fajna, więc cieszymy się, że możemy takie akcje wspomóc i uczestniczyć w nich. Fajnie, że młodzież jest angażowana do takich aktywności. Rodzą się na tym etapie pewnie jakieś pasje, marzenia. Jesteście dla młodzieży świetnym przykładem właśnie, aby pójść w tą stronę sportową. Tak, raz, że przykład, natomiast duża odpowiedzialność też, bo jeżeli ktoś z ciebie czerpie przykład, to należy się w odpowiedni sposób wywiązywać ze swoich obowiązków i to też są znamiona profesjonalizmu. Czasy się zmieniają, coraz częściej młodzież wybiera komputery, nowe technologie. Myślę, że warto właśnie wspierać takie aktywności fizyczne, aby to nie zanikło. Dokładnie, dlatego my z wielką przyjemnością pojawiamy się zawsze na takich akcjach, wspieramy je i aktywnie w nich uczestniczymy. Zapraszam wszystkich na spotkania przy Józefowskiej 40, aktywne zapasy, sami profesjonaliści, mocna kadra i dużo, dużo dobrej zabawy. W tym roku chcemy również otworzyć dwie szkoły, jedna na Zawodziu, a druga na Ligocie. Będą to dwie szkoły, które będą dzieci od 6 do 9 lat prowadzone zajęcia, a później ci starsi będą przyjeżdżać tu właśnie na Wełnowiec, żeby bardziej się szkolić. Zapraszam wszystkie dzieci, które są chętne, które mają jakiś potencjał i chcą, na zapasy, na gimnastykę i również zabawę.